Panie Krzysztofie Kononowiczu, jak skomentuje pan fakt utworzenia przez Jana Marię Rokitę komitetów o nazwie Pomorze XXI wieku, naśladujące nazwę Komitet Podlasie XXI wieku? Czy pan ma coś z tym wspólnego? Proszę państwa, nazywam się Kononowicz, chcę to skomentować. Całe, co w gazecie i tak dalej, to nie jest prawdą, że ja chcę się połączyć z Janem Marią Rokitą. Znam jego tylko jako on jest poseł, no i ja poseł. Też można powiedzieć i z tego widzenia, że tylko się znamy się, a że ja żadnego listu do Jana Marii Rokity ni żadnego listu nie pisałem i nie chcę z Janem Rokitą połączyć się, nawet z Pomorzem za takie coś, to można nawet Jana Marię Rokity pociągnąć do odpowiedzialności, ale jestem takim człowiekiem, że katolikiem, to jemu można powiedzieć przebaczę, bo to wie, proszę państwa, wie też, że człowiek też taki, trochę można powiedzieć ułomek jest, że ze wszystkimi nie wiadomo dziewiać, jak można powiedzieć, dziewiać się chyli tam, dziewiać drzewo pochyli tam się, wiatr powie drzewo, tam drzewo się chyli, tak samo i on jest, że do każdej partii chce wstąpić, do każdego komitetu chce przystąpić. To nie dla mnie on jest. Dziękuję bardzo. A jakie są pana plany polityczne w przyszłości? Będzie pan się czymś zajmował w tej materii, czy nie? Proszę państwa, tak, nadal będę się zajmować się w tej materii i nadal będę się zajmuję się, nadal pilotuję w toku drogi, wszystko, tak jak w moim ekspoze byłym wyborczym. Jeszcze tak sobie pomyślałem, że jeszcze jest szansa zatrzymanie wyborów prezydenckich na Podlasiu, dlatego że te wybory prezydenckie to były sfałszowane całkowicie, dlatego że ja mam pismo od całego komitetu wyborczego z Warszawy, od przewodniczącego, że który ksiądz mówił, nazwijmy X, ale wiadomo już jaki to ksiądz, mówił, żeby na mnie nie głosować wtedy, to jest, proszę państwa, to jest bardzo, bardzo dla mnie przykre. Ja jeszcze tak dokładnie z całym komitetem będę rozważać, zrobię kiedyś zebranie komitetu naszego i podejmiemy decyzję razem ze mną. Podejmiemy decyzję, proszę państwa, i wtedy, jak coś takiego, to może sprawa pójdzie do sądu w sprawie Rokity, jeszcze może pójdzie do sądu w sprawie wyborów, pójdzie do sądu, bo jeszcze to nie jest zakończone, nie jest wszystko. Panie Krzysztofie, to jednak pan zamierza działać w polityce. No tak, nadal zamierzam działać w polityce. Dziękuję panu. Dziękuję bardzo.